Siemandero, odcinek drugi. Składamy dalej Audi. Będzie dzisiaj pierwszy odpał. Także pozakładane mamy osłony, napinacz. Założymy nowe paski PK. Pompa jest założona nowa, tak jak mówiłem. Rozrząd nowy. Zakręcamy teraz koło. Tutaj pamiętajcie przy tym kole. O, już mamy dokręcone. Tu dokręcamy po prostu szczupkiem, żeby później i nigdy nie dawać tych śrubek na kleju do śrub, bo to jest bez sensu, wtedy wam się obrobi i wtedy jest masakra. To naprawdę nie trzeba dużej siły tutaj użyć, żeby to dokręcić szczuciem, nie żadne pneumaty, lekko, bo ciągnąć wystarczy. No, także teraz będziemy montować paski i resztę osprzętu. I tak jak mówiłem wcześniej, paski PK zakładamy nowe, wszystkie. To za dużo rozbierania, później żeby tego nie zmienić. Wkładamy, cyk, elegancko. Napinacz mamy napięty już. Później nie było problemu. Musimy popuścić tutaj. Nie wiem, że tego. Odpijmy. Założony, zwalniamy sobie na pinach. A rolki były w porządku, nic nie kuczało, więc sobie założymy małe pasety do pompy wody. Pompy wody teraz sobie założymy, bo to jest tak rozwiązane. Ciągniemy. Będzie mógł sobie działać. O. Jeszcze nam zostaje pasek od klimatyzacji. Tu też nie wiem, jakie tam siły używamy, delikatnie wszystko. On też nie musi być nie wiadomo jak naciągnięty, wystarczająco jak na się obraca, żeby po prostu sobie delikatnie. Nic się tu nie odkręci. Możemy sobie tak chycić tu, o. A, cyk, poprawiamy. Dwa. I trzy. Dobra, ten pasek mamy założony. Teraz weźmiemy pasek od klimatyzacji. Nie wiem, czy pójdzie za śrubę. Poszło. Tutaj też rolki są w dobrym stanie. Będziemy wszystko nowe. Będzie super. O, delikatnie wykręcam, żeby on nie spadł. Jedziemy. Możemy popuścić całkiem, żeby nam
bardziej odszedł do góry. Napinacz. Teraz możemy założyć paseczek. Dobrze. No i też, jeżeli nie mamy przyrządu do sprawdzania napięcia paska, też to robimy wszystko z czuciem. O, wykręca się w drugą stronę, jeszcze troszeczkę możemy go dociągnąć. 17 tutaj. Kąt 90 stopni. O, tak sobie spróbować. Wtedy pasek jest dobrze napięty. Jeżeli nie macie takiego zegaru, że sprawdzenie napięcia paska. O, jest ok. Zamykamy wszystkie śruby. O! Szczucie. O, wystarczy. Bo jak przyjdzie do wymiany, to można się do, od spodu dostać. Na wszystkie paski mamy nówki założone. Teraz będziemy robić pierwszy odpał. Zobaczymy, co zapali. Założymy przód. Olej mam zmieniony, olej mam motula czerwonego, bo tak sobie zażyczył właściciel samochodu. Motul 5W40. Także spróbujemy go odpalić. Hydraulika się uspokoiła. Wszystko pięknie chodzi. Nowy olej zalany. Jest ok, możemy montować przód. W dalszej części odcinku pokażę Wam, co było przyczyną nowej pracy tego silnika, bo tak samo zaznaczył ten właściciel, że po porannym zapaleniu coś w ogóle faulowały obroty, tu bardzo dużo elementów było popękanych, zużytych pod ciśnienia, a przede wszystkim podbierało mu dużo wody, znaczy wody, płynu chłodzącego, i samochód po porannym zapaleniu chodził na 3 cylindry, dlatego że była głowica pęknięta, no i po prostu ten płyn szedł, zalewał świecę, tak jakby, nie? Szła wilgoć na świecę i świeca miała przebić się. No, to się działo i dlatego ta głowica była w spawaniu. Także składamy przód. Dobra, zakładamy ten przód. Trzeba związki posmarować CT. Szybko złączki czyń, żeby później fajnie sobie weszło. Już nie denerwować. Linka od tego. Kostki się poukładać. O, tu. Jedynie. Hop! Pasujemy to.
co tu? A, tu nie wlazło. Dobra. Widać. Pięknie. Damy, żeby nie zjechało. Dobra, przodek mam zamontowany, teraz będziemy wtyczyć te wszystkie wtyczki, całą instalację trzeba podpinać. Tu jeszcze gaz jest dodatkowo. Trzeba to ładnie poukładać wszystko, żeby miał ręce i nogi. Tutaj jest on z tym namieszany. Jak to przy gazie. Ładnie matrytki porobić, żeby to wyglądało. Jedna szybka rączka. Ja nie wiem, podwieszamy, to jest dobrze. Dobra. To się pochowie, to będzie dobrze. Skręcamy pasa przedniego, warto sobie tu podnosiczkiem podnieść do całego, do góry, żeby tu ładnie się zrobiła szczelinka, tak jak ma być. To zresztą widać na starych miejscach były śruby. Taka pierdoła. Ale jest ważne, żeby później wyglądało. Wszystko mamy poskręcane, płyny pozalewane. Jeszcze zderzak, tylko wjedziemy zderzakiem i będzie gotowe. Leży, blasko, można skręcać dalej. Audiczka mamy skończoną, odpaloną, odpowietrzoną, wszystko chodzi elegancko. Teraz wam pokażę, dlaczego ten silnik pracował nierówno, bo tam było zaznaczone, że nierówna praca silnika. Za chwilę wam pokażę. W każdym samochodzie musi mieć wszystko szczelne. Wszystko, które wężyki idą do kolektora sącego, odma, to wpływa na równą pracę silnika. Tu odma była w takim stanie, że odmę mamy założoną nową, zaworek też był przetarty tu. Gdzieś tam dotykał i tak samo brało lewe powietrze. Samochód teraz chodzi równiutko. Także te dwa elementy, jakieś tam jeszcze podciśnienia, no trzeba zawsze to sprawdzić, nie? Tu mieliśmy ściągniętą głowicę. W tym aucie mieliśmy ściągniętą głowicę, kolektor sący był ułatwiony dostęp do właśnie do odmy.
Wszystko ma wymienione, samochód chodzi na benzynie i na gazie. Jeszcze została wymieniona osłona przegubu zewnętrznego, bo była pęknięta, i końcówka drążka kierowniczego. Także kończymy z Audi. Jeżeli się podobało, subskrybujcie, łapka w górę. Trzymajcie się, ciao, do następnego.